Siemanko, cześć, ja nazywam się Krzemek, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Na samym początku chciałbym was prosić, żebyście kliknęli obserwację, kliknęli dzwoneczek oraz jeśli film wam się spodoba, żebyście zostawili łapkę w górę. W ostatnim filmie skończyliśmy właśnie przed tymi oto drzwiami, czekając z niecierpliwością, co się za nimi stanie. No to co, pora sprawdzić, co nas ciekawego czeka za tymi drzwiami. Widzę, że jest jakiś młotek. Musimy pomóc. Aha, czyli musimy znaleźć kluczem. Dobra, a jeszcze sobie zerknę. Aha, dobra, bo ciekawi mnie ten młotek. Dobra, czyli musimy zrepetować na spokojnie wszystkie szafeczki. Tu już wcześniej widzieliśmy ten pilocik, więc on nam nic nie da. Czyli musimy znaleźć, kurczę. Tu nam nic też nie będzie. Tu zerkając raczej też nam tu nic to nie pomoże. Kurczę, gdzie może się ten kluczyk nam chować? A może muszę wyjść stąd w ogóle? Chyba tu nie widzę nic takiego, w czym moglibyśmy znaleźć, tak? It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Dobra, czyli tu w takim razie. Bo tu z tej perspektywy nic nie widzimy. Dobra, musimy się cofnąć w takim razie. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Wracamy do apteki, żeby znaleźć sobie ten kluczyk. You're not bad, right? Why are you asking me that? Dlaczego mielibyśmy być źli na ciebie, Clementine? Because he was one of the things trying to eat you? To jest skomplikowane. Sometimes things happen or you do things and you can't explain them. Nie martw się, Clementine, nie jesteśmy złym człowiekiem. I będziemy cię chronić, dopóki sami nie umrzemy. Dobra, tu jest ten siurkens. Ona się na nic nie przyda. A może by tak z nią porozmawiał? Może ona będzie wiedziała? Coś o kluczach jakichś. No co, ziomkowi skoczył cholesterol, cukier mu się podwyższył, dostał padaki. Co o tym wszystkim myśli? Dobra, wyjście, bo ja już widzę, że ona nam nie pomoże. Houston, mamy problem. Ciekawe, co tam się Glenowi przytrafiło. Stuck. W motelu. Pewnie znalazł po drodze jakąś miłą panią i dlatego się zatrzymał w motelu. To cwaniaczek. Carly, no to prawda, ta dziewczyna dobrze strzelała. Uratowała przecież tą kaczkę naszą. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there. Czyli będzie zadyma. A co z moimi drzwiami? Z moim kluczem? Ja chcę znaleźć klucz i wejść tam do apteki. To pomijamy. Do toileta nie wejdziemy. Tu gazeta, tu to też nie. Porozmawiaj z Doug. Może on będzie wiedział coś? Chociaż oni na pewno nie będą wiedzieć, oni się to tylko ukrywają. Muszę poszukać w jakichś szafkach. Dobra, nie teraz. Nie teraz, teraz muszę znaleźć klucz.
A jak nie znajdę klucza, to idę porozmawiać z tą kobitką. Musimy wrócić do fortu. Oj, idź ty z tym dzieciakiem. Więcej szczęścia niż rozumu. Mordowano się przez tym, bo tam może gdzieś... Aj, tam mogłaby być. Mógłby być ten klucz. Dobra. Tu też nie ma nigdzie. Tu tylko te drzwi. Dobra. Wejdę tam jeszcze raz. Może ja coś przeoczyłem. Dobra. Tu w tym, kurde, nic nie było. Clementine nam nie pomoże w tym. Na kosz nie możemy najechać. Tu nie możemy, tu nie możemy, tu nie możemy. Nie no, nic nie przeoczyłem. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu też nie będzie. No gdzie ma ten klucz? Telewizor nam niepotrzebny. Nie no, tu też sprawdzałem. Kurczę, no. Czy ty wziąłeś ten... Aha, dobra. Dalej już nie możemy z tej szafki. Kurde, drzwi do apteki. Wiesz, że to są... A nie możemy coś z tym młotkiem zrobić, żeby tylko... Ten młotek wziąć? Kurde, no. Tary, jesteś Bruce Lee. Dobra, kliknij. Może magicznie z telewizora nam wyskoczy dziewczynka z ringu i wręczy nam w prezencie klucz. Nie wręczy nam nic takiego. Dobra, Clementine. Robimy wyjazd, tam wiesz? Chcesz batona? Jeszcze nie mogę dać batona. Szkoda, mam dwa batony. Dobra, w takim razie... Ojej, ten jak udaje, zaraz mu normalnie, nie wiem, okres godowy samca orki dostanie. Dobra, zmierzamy do tej dziewczyny, co tak dobrze strzelała. O, ty. Porozmawiamy, Carly. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Jesteś reporterką? Dobra, spytamy, czy jesteś gotowa do wyjścia. You got it. You? Może nie będziemy musieli... Tak, do wyjścia. Let's go. Bo zanim znajdę ten klucz do tych drzwi, to... A tak to przynajmniej coś ciekawego się wydarzy. Motel. O, jaki piękny. Widać, że idealnie po makijażu. Did you see that? I sure did. Czyżby to Glenn? No wstań, że Glenn, a jak? Man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. No, zawsze to jakaś miejscowa. Not yet. There's a survivor trapped up there. No way, we gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas, and then... Może jakbyśmy go ocalili... Nie wiem, kto tam się jest, ale gdybyśmy go ocalili... We talked and she got frightened. To może by nam pomogła. A, to jest dziewczynka. To kiepsko. O, to jest jakaś dziewczynka, to może nam średnio pomóc. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her. No, no, wypadałoby dziewczynę uratować, prawda? Let's go save Glenn's damsel in distress. O, to będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Tu będą dymy. O, ja już wiem po co. Ja chcę to. Ja chcę to na pewno. Ja chcę tą siekierę. Dobra, niech nam kamera zjeżdża na naszego Bruce'a Lee. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. No jak, stary, bierzemy siekierę i ogień, i bawimy się. No mordo, tak strzelanie teraz to tak średni pomysł, powiem ci. Co jest, możemy? Wyżej za mur. Oh man, I bet you
eating something. So we got that one right there. A się zastanawiam, co tak na czerwono świeci. Zacząłem czytać, co on mówi w ogóle. Kurczę, ciekawi mnie, żeby to zostawić i zobaczyć, co się będzie działo, jak już dojdzie do czerwoności i nas zobaczy. Dawaj, biegnij, 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 Lee. Dobra. Czyli widzę, że kobitka została z tyłu klasycznie. Dobra, nie, nie. Z tej strony się wychylimy. Co ty, mordeczko, widzisz na tym samochodzie? Stary, jesteś Bruce Lee. Jasne, że tak. What the fuck? Co jest? Czemu nie mogę tam jakoś... przejść, przeskoczyć? Dobra, tu chyba nic nie działamy. Ale ja nie chcę tam. Dobra, ale tam była siekiera, stary. Tam była siekiera, tak? Kurde. Dobra, zobaczymy jeszcze raz, czy nic tu nie sięgniemy. Tu nic nie ma, możemy tylko na niego się spojrzeć. A on mi nic nie daje. Dobra, wrócimy do Karen. Nie, nie, nie wiem, jak ona się nazywała. Ale wrócimy do niej i odbijemy teraz w prawą. O! Dobra, odbijemy tu i idziemy... Tu się przeczołgamy. On żyje? To było oparte o samochód, bo tak trochę mu... Ty żyje. On się rusza, bo tak trochę mu ta szczęka, tak że tak powiem... trochę... wisi, no nie? Dobra, wróć mordo. Może być ciężko, ale weź się rozejrzyj. O! Rozbić. Dobra, tylko że... Chuj, YOLO. Hey man, that drew some attention. Serio? Dawaj, weź to... Cały misterny plan w pizdu, dobra, to... Dobra, a jak wrócić tam teraz? A, dobra, jest. Nie, 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 nie chcę tam. Tam chyba jeszcze można było w lewo iść. Aha, czyli tylko tak można. Dobra. Czyli nic innego to nie wykombinujemy w takim razie. Ty, Bruce Lee. Będą mnie się tu uspokój. Czemu ty mnie automatycznie idziesz, gościu? What the fuck? Dawaj tam, dawaj tam. Tam, 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 tam. Nie tam. Tam chcę iść. No co jest grane? Mam do wyboru w lewo i w prawo, tak? Do góry. To on idzie tu. W lewo to idzie... tam. A czemu nie mogę tam iść? Boż. Dobra. Never mind. Możemy wrócić tam, ale... tam jest średnio na rękach. Tu nic nie wykombinujemy. To tylko tam powrót. Dobra. Zobaczymy może jeszcze... Ale mam pokazane tu i... ich jemki. No właśnie. Aha! Ale w sumie to by było za proste, no nie? No niestety. Ale iść tam, iść tam, iść tam. Kurde no. Dobra, po cichu można ich załatwić tym śrubokrętem, ale gościu, nie, szyby nie wybijemy, bo mimo, że jesteś Bruce Lee Skills, to
Nie masz siły tego zrobić. Klamki też otworzyć nie otworzymy. To i tak dobrze, że alarm nam nie wyje. Nie chcę iść tam. Dobra, wróćmy może. Wróćmy może tam. Może tu znajdziemy coś ciekawego? Chociaż zapewne nie znajdziemy nic ciekawego. Ej, albo... O! Aha, to jest poduszka zwykła. Po co mi poduszka? No dobra, a co masz na myśli? Ty, z tą poduszką można by spróbować wybić tą szybę w tym samochodzie. To nie jest głupie. Bo on może nie chce tego tłuc dlatego, że sobie krzywdę zrobi, a nie, że dlatego, że będzie za głośno? Można by spróbować. Spróbujmy. No dobra, wiem, że jest śrubokręt. Zobacz. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with. Nie takie głupie to było. Ty, ale co nie mogę tego zrobić? Będę to otworzył. Ty, no weź, no użyj tam tą poduszkę. Kurczę. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. Kurde, będziemy się męczyć teraz. Nie wiadomo ile. Z tym, żeby w ogóle cokolwiek wykombinować. A ja chyba jestem za głupi na tą grę, naprawdę. Ale patrzcie, tu mam strzałkę w prawo. Jak naciskam D, czyli teoretycznie on powinien pójść to prawo, to on mi idzie do góry. Naciskam W, to też idzie do góry. Naciskam A, to się odwraca. Ty, to może być dobry plan. Macie mnie słuchać. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze, o to chodzi. O. Patrz ty. Ty no nie wierzę, że to podziałało. No nie wierzę. Dobra, spróbujmy otworzyć tu albo zajrzeć. Bo tu może coś być ciekawego w tym. Świetna zapanowa? W sumie jako wabik by się było dobre. Rzucić to powiedzmy gdzieś w kąt. Byśmy rzucili to w kąt. I oni by się na to rzucili. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym na to klikał. Dobra, jolo. Aha. Myślałem, że coś się stanie, szczerze mówiąc. A, dobra, bo on po prostu użył to jako ten. Ręczny po prostu zdjął. A, widzisz. Bruce Lee jednak nie taki głupi. Dobra, ty, ale przydałoby nam się po tą siekierę pójść. Mogę tam... Aha, nie mogę tam iść. Kurczę. Ja chciałem tą siekierę dostać w ręce. Dobra, to w takim razie... Poczekaj. Nie to, kurczę. Może będziemy mogli teraz wybić tą szybę i wziąć ten... I wziąć ten SUV śrubokręt. Ty chcesz ty. A może byś dał radę to otworzyć, albo nie? Co? O. Ale jednak płaszcz tej dziewczynki jest mocniejszy i bardzo dobrze. Dobra, podnoś to. Idziemy udupić tamtego ziomeczka tam.
to na początku. That's exactly what I was thinking. Dobra, wracamy. Idziemy tam, przejdziemy, zabijemy tego ziomka. Ja chcę tą siekierę, ja bez tej siekiery się stąd nie ruszam. Dawaj, szybka akcja. Dawaj. Boom, headshot. Elegancko, o to chodzi, Lee. Dobra, dobra, z nim żadnych fantów nie ma. I cyk. O! To będzie mocne. Dawaj. Gościu w głowę celuj. Patrz, idealnie w oko mu trafił. Dawaj, dobijamy tego, bierzemy siekierę i tą siekierą, stary, robimy robotę. To będzie głupie, jak od razu ją wyciągnę, dlatego pierw udupimy jego. No i teraz weźmiemy siekierę. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick, sir. Tak. Tak trochę masz rację, ale mamy teraz siekierę. Dawaj, bierz ją, no. No. Przepraszam was, że trochę kaszlę, ale... jestem troszeczkę przeziębiony. I mi ten kaszel kompletnie nie mija. Ej, z tej perspektywy... zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Stoi czarnoskóry mężczyzna, z taką brodą. I on w ogóle wygląda, jakby się uśmiechał. I trzyma siekierę, która wygląda jak zwykły kijek. Bo ta końcówka, ona się zlała z tym. I to wygląda, jakby trzymał zwykły kijek. I zwykłym takim kijkiem chciał najebać zombie. Chociaż w serialu była taka postać, Morgan? Jakoś tak on się nazywał, nie pamiętam dokładnie. I on latał z kijkiem. I on z tym kijkiem normalnie napierdzielał tych zombiaków. Dobra, lecimy po schodkach. Dawaj, hopsesa. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Dobra, dawaj. Dawaj, Lee, to jest twój moment. Twój moment stania się bohaterem. O, to będzie ciekawe, ja już wam to mówię z góry. Czy czuję, że będzie niezła jechanka? Dawaj, bij ją. Tak jest. I cyk, dawaj drugi raz. To musiało boleć. No, a teraz kulturalnie jak gdyby nic. Ziomek z siekierą w łapie, dziewczyna z pistoletem, zapukają kulturalnie do drzwi. Hello in there. We're here to help. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Coś. Coś się kruszy. Dobra, dawaj, z buta wjeżdżam. Stop! I'm coming out. Nie mogę się normalnie to z buta zrobić. You're hurt. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. Sick and you die and you come back and you kill anything you can find. No to pomogliśmy dziewczynie. It's not Christian. Please. Just leave me, please go. No to dziewczyna ma przejebane. Okay, we'll leave. Just... nie, no idziemy, no coś będziemy nią w ogóle interesować, skoro ona została ugryziona i tak nas zabije, no nie? So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just
you know, end this, and then there's no problem. Przecież ja widzę po tobie, że ty tego nie zrobisz. I don't want to be one of them. Słuchaj, ostatecznie... No nic, słuchaj, nie damy ci broni. Nie ma wała. Nie ma szans. Słuchaj, no ostatecznie mogę ci zaoferować, że... No, mogę ci odrąbać głowę, tak? Tą siekierą. And I can be with my family, and it'll all be fine. Miss. Back up, please! Oh. Whoa! Oh, dymy, to jest to. Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss. No nie, to się wszystkie te zombie zlecą. No wiesz co, Lee, wydaje mi się, że nie będzie wszystko dobrze. Ale... Są dwa plusy tego. Właśnie w sumie jeden plus, jeden minus. Glenn nie wytrzymał napięcia. Jeden plus. Też mam pewność, że ona nam nic nie zrobi. A minus jest taki, że ta rura zniszczyła, straciła kulę. Plus kolejny minus taki, że przez nią te skurczybiki się tutaj splątały. Ale elegancko, mamy taksóweczkę, wracamy elegancko. Glenn jest fajny. No tak, jesteśmy ok. Mam kilka kanów gazu dla twojego pick-up w trunku mojego car. No, Glenn chyba nie wytrzymał napięcia. Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. O. Ciekawe, czy to my z tą siekierą możemy odrąbać, jakoś rozwalić te drzwi, bo tego klucza to ja nie wiem, gdzie on kurczę jest. Idziemy dalej, gdzie to było? Nie, to była łaźnia. Trzymaj, Glenn Batona. Wymiotowałeś, to sobie przegryź coś na zamk. Nie no, dla kaczki trochę mi szkoda, a Clementine już dawałem, jej nie mogę dać. Dobra, idziemy... Ojej, już nie udawaj. Idziemy, dobra, idziemy znowu tu. Może się uda tą siekierą coś zrobić. A jak? To mi się podoba. To mi się podoba. Ale po raz kolejny, moi kochani, no, w poprzednim odcinku stanęliśmy w tym miejscu i znowu staniemy w tym miejscu, co od razu wam mówię, nie robiłem tego specjalnie, nawet nie miałem pojęcia, że coś takiego się wydarzy, ale słuchajcie, ponownie, jeśli chcecie zobaczyć, co się dzieje za tymi drzwiami, a już na pewno no już nie ma bata, musi się to wydarzyć w następnym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć naprawdę, co tam nam się przytrafi, musicie cierpliwie poczekać na kolejny odcineczek, który tradycyjnie będzie wpadał w niedzielę. To ja na sam początek chciałbym wam podziękować za film. Chciałbym was prosić, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Kliknęli obserwację, kliknęli dzwoneczek. I co, dziękuję wam za dzisiejszy filmik. Życzę miłego dnia. Na razie, cześć.